słuchajcie, dzisiaj w oczami mamy tata. Bardzo się cieszę na ten wywiad, bo nie mogłam się już go doczekać, porozmawiać z tatą, który zajmuje się, no oczywiście razem z żoną, ale jakby główną pieczę nad opieką Julki przejął Krzysiek. Jula urodziła się z tą samą wadą wrodzoną co Staszek, czyli przepukliną oponowo-rdzeniową, rozszczepą kręgosłupa, z tym, że u Juli jeszcze jest wodogłowie i coś jeszcze powinno wymienić? Tak. Stopy końsko-szpotawe, nerka podkowiasta pojedyncza, pęcherz neurogenny oczywiście. Tak. No i tak mniej więcej. I tak. Dobra, a powiedz mi, Krzysiek, zaczniemy po kolei, od początku. Czy wy wiedzieliście w okresie ciąży, że Julka urodzi się chora? Nie, nie wiedzieliśmy. Mieliśmy bardzo szczęśliwą ciążę i to był świetny czas. W 8 miesiącu ciąży lekarz prowadzący powiedział, że coś jest nie tak i wysłał nas do poradni patologii ciąży. Jak lekarz z poradni patologii ciąży przyłożył głowicę, to powiedział od razu, że dziecko jest z wielowadziem. No i to był trudny dzień. Ten dzień po prostu trzeba jakoś przeżyć, nie? Ale nic wcześniej zupełnie nie wiedzieliśmy, to się okazało po prostu podczas końcowych badań. No dobra, trudny dzień, dlaczego? Trzeba sobie wtedy w głowie poukładać wszystko. Przede wszystkim trzeba, spada po prostu taka informacja i tu nie ma o czym mówić, ten dzień po prostu trzeba jakoś tam przeżyć. I pewnie będziecie go długo pamiętać. No na pewno, nie? Na pewno. Czy jak dowiedzieliście się, że Jula ma wielowadzie, zostało wam zadane pytanie, czy jakby, no bo co dalej, to już jest pewnie rozwinięte dziecko. W dzisiejszym systemie jest tak, że rodzic podejmuje decyzję, czy ciąża jest kontynuowana, czy przerywana. Czy w ogóle jak to tam u was wyglądało? Ja powiem tak, nie było nawet myśli o tym, natomiast wiele osób nas o to pyta i powiem, gdybym kiedykolwiek wcześniej podjął taką decyzję i później urodziłoby się drugie dziecko, gdzie byłoby prowadzone jako zdrowe, okazałoby się, że urodziło się tak schorowane jak Julka, to bym miał wyrzuty sumienia, że kiedykolwiek coś takiego bym zrobił, czy nawet pomyślał o tym. Rozumiem. Przychodzi ten smutny dzień, co mu smutny, no przykry dla rodzica, że okazuje się, że dziecko nie urodzi się zdrowe. Jakie były wasze myśli, obawy i jak w ogóle zareagowała ta rodzina? To jest tak, że jak pierwszego dnia się dostaje taką informację, to przede wszystkim rodzice tego dziecka muszą sobie wszystko w głowie poukładać i jest ciężko. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, z czym się mamy zmierzyć, na czym to wszystko polega i tak dalej. Ale ten pierwszy dzień to jest naprawdę ciężki. A później trzeba sobie w głowie ułożyć, że albo ja się pozwolę pokonać przez problemy, albo się zacznę z tym wszystkim mierzyć. I my w zasadzie następnego dnia już zaczęliśmy myśleć o tym, co zrobić możemy, żeby było jak najlepiej. Pojechaliśmy najpierw na oddział chirurgii dziecięcej w Juraszu porozmawiać z lekarzami. Oni nam wytłumaczyli, jak będzie wyglądał pierwszy dzień po narodzinach, jakie operacje będą przewidziane i tak dalej, jak to wygląda. I to nas, że tak powiem, uspokoiło, że to nie jest tak, że jest po prostu jakiś pomysł na to, co robić dalej, że po prostu oni mają doświadczenie, wiedzą, co można zrobić, co należy zrobić i że nam to na spokojnie przed jeszcze wytłumaczyli. To dało nam dużą nadzieję. Super. Jula urodziła się, rozumiem, cesarskim cięciem. Tak. I była przetransportowana do Juraszu. Tak, mama została w szpitalu miejskim, natomiast Julka pojechała karetką do Jurasza i ja wtedy pojechałem do Julki. Generalnie przez tam parę dni jeździłem między mamą a Julką. Tak to wyglądało. Operacja miała... Ja trochę, słuchajcie, teraz tu wejdę w szczegóły, bo jakby z założenia chciałabym, żeby to oglądali rodzice dzieci, którzy wiedzą, że urodzą się z tą wadą wrodzoną lub którzy nagle dowiedzieli się, że dziecko urodzi się z tą wadą wrodzoną. Miała operację zamknięcia przepukliny, schowania tego wszystkiego, tak? Stopy coś robili ze stopami? Nie, stopy to jest w ogóle, tu trzeba pewne rzeczy zrozumieć i niczego, wszystkiego się od razu nie da załatwić. Jest pewne kolejności trzeba zachować od rzeczy, które są najpilniejsze do rzeczy później kosmetycznych. Tak. I niestety, jeżeli się rodzi dziecko z wielowadziem, tak jak w naszym przypadku Julka, to zrozumieliśmy to, że na przykład pewne rzeczy nie będą na początku wykonywane, bo nie są potrzebne, że trzeba po prostu po kolei to wszystko jakoś rozplanować, w zależności od tego, ile ona będzie miała siły, ile energii, jak będzie rokowała, to tak po kolei to wszystko robić. I w zasadzie
Nawet Julka teraz ma 3 lata i w miesiącu październiku, czyli w następnym, przygotowywać będziemy Julkę do operacji biodra, bo niestety ma też zwichnięte biodro. Po zamknięciu przepukliny domyślam się, że było do głowy zastawka. Tak. Już opowiem, jak wyglądały te pierwsze dni. Dobrze, właśnie. Pokrótce. Pierwszego dnia, jeżeli się dziecko rodzi z przepukliną oponowo-rdzeniową, jest operacja zamknięcia tej przepukliny. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do żadnych zakażeń zewnętrznych i trzeba tą przepuklinę zamknąć. Bo przepraszam, że ci przerwę, ona się urodziła z otwartą? Tak, otwartą. No właśnie, bo też są otwarte i zamknięte. Tak, to była otwarta przepuklina. Generalnie operacja była bardzo długa. Rana pooperacyjna jest zawsze spora, bo jest małego dziecka na plecach, jest znaczącą część zajmuje. Natomiast trzeba, trzeba być dobrej myśli i przede wszystkim słuchać lekarzy, którzy starają się naprawdę, ja tu jestem pełen podziwu dla całego personelu, że oni tak to ogarnęli i pomagali przede wszystkim nam też, żeby to ogarnąć. Natomiast tak na dobrą sprawę to wszystko zależy też od pacjenta, nie? I Julia się zbierała bardzo dobrze, pomimo że miała wszystkie możliwe powikłania, jakie były, to była mega duża chęć życia i wola życia i dobrze tak po prostu było wtedy, nie? Bo to dawało energię. I teraz pierwszego dnia było zamknięcie przepukliny, w trzeciej dobie Julka miała kolejną operację. To jest niestety, wielowadzie polega na tym, że część chorób wypływa z jednej podstawy głównej wady i ponieważ doszło do tego, że ten płyn mózgowo-rdzeniowy, który wcześniej wylatywał przez tą przepuklinę na zewnątrz, czyli przez to miejsce w kręgosłupie uszkodzone na zewnątrz, on się wydostawał i ponieważ było to zamknięte, to ten płyn mózgowo-rdzeniowy uciska wtedy na mózg i dochodzi do takich objawów typowych obrzęku mózgu, wodogłowia i tak dalej, stąd to się bierze. I wtedy w trzeciej dobie wszczepiana jest zastawka komorowo-trzewnowa, czyli zakładany jest drenik do środka, do komory mózgu i ten drenik wędruje pod skórą i odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego do brzucha. Tak, w skrócie jak ktoś miał okazję, to widać. Tak, widać zastawką. Takie mają tu zastawkę, to jest trochę... Zastawka, ona też wyznacza sobie pewien poziom ciśnienia i po prostu kiedy jest nadmiar tego płynu, to ona pozwala spływać mu po prostu do brzucha i on się tam z powrotem wchłania do układu krwionośnego. To tak w wielkim skrócie można powiedzieć. To już jesteśmy po operacji zastawki. Tak. Wszczepienia zastawki. Dalej. I to jest ciężki czas dla rodziców i dla dziecka, bo dziecko jest po trzech dniach operowane dwukrotnie i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Cały czas jest zaintubowany, jest nieprzytomny. I jest to naprawdę ciężki czas. I naprawdę my się bardzo baliśmy. Wtedy już było trochę lżej, jak żona wyszła ze szpitala i Ola po 4 czy po 5 dniach dopiero pierwszy raz mogła zobaczyć córkę swoją, nie? To było coś niesamowitego. Tak. Ona, Julka, leżała z ogoloną główką, bo ona się z włoskami urodziła, to z częścią głowy ogoloną, jeszcze od płynu do dezynfekcji, że tak powiem, pomalowana i zupełnie nie kontaktowała, wtedy nie byłem totalnie nieprzytomna. Ale już było łatwiej, bo byliśmy we dwójkę w tym szpitalu i to było łatwiejsze. Trochę mi się płakać chce, bo to jest bardzo ciężki czas dla rodzica i płakać mi się chce z tego względu, że my też to przeżywaliśmy, może nie na taką skalę, bo jednak Staszek nie miał tak wielu przygód tych negatywnych, ale pamiętam właśnie, jak szłam do niego pierwszy raz ze szpitala i cały czas gdzieś tam mam w głowie, jak jadę do Jurasza i pamiętam, jak wchodziłam, jest na pewno i piękne, i strasznie ciężkie. Dla kobiety, jako, wiesz, o czym mówię, dla matki, która jedzie zobaczyć swoje dziecko pierwszy raz do innego szpitala. Słuchajcie, jeszcze na tej zasadzie, że rodzice, jak normalnie się rodzi dziecko, to rodzice wracają z tym dzieckiem do domu. Tak, jest super, tutaj my kobiety połóg spędzamy w szpitalu, na fotelu, przy tym jest dziecku. Jest zupełnie inaczej. Wszystko jest, można sobie poradzić. Oczywiście, wszystko się da przejść, my jesteśmy na to przykładem, dowodem. Dobra,
Ile w ogóle spędziliście czasu w szpitalu w tych pierwszym okresie życia Julii? Nie pamiętam, około 2 tygodni i wypuszczono, ponieważ mamy doświadczenie medyczne z żoną, wypuszczono nas troszeczkę wcześniej do domu. Julka generalnie po 7 czy 8 dobie ona zaczęła się wybudzać i zaczęła dobrze rokować na temat ciągle intensywnej terapii. I podjęto decyzję, że spróbujemy wyjść do domu i żeby w domu leczyć cały czas tą ranę pooperacyjną. Niestety te rany pooperacyjne wyglądają źle i one się źle goją, dlatego że to jest podpłatowe, że tak powiem, cięcie skóry. Ona jest niedokrwiona, daje się martwica i trzeba bardzo dbać o to, żeby tego nie zakazić, wymieniać opatrunki. Natomiast ponieważ my potrafiliśmy to robić, więc udało się, że zostaliśmy zapisani do domu i no i wspólnymi siłami tutaj z Olą dbaliśmy o to i udało się Julkę wyprowadzić. Ona w tej, znaczy po miesiącu czasu bodajże, po półtorej miesiąca czasu życia swojego miała tą ranę wygojoną i wtedy mogliśmy trafić na rehabilitację. No i co, od razu trafiliście na rehabilitację? Czy... Tak, jak tylko ta rana była wygojona, to zaczęliśmy jeździć do środka rehabilitacji i tam poznaliśmy wielu fajnych ludzi, którzy naprawdę no, tknęli w nas nadzieję, bo jak znacie rehabilitantów, jeżeli znacie, to wiecie, że to są ludzie naprawdę bardzo silni i bardzo potrafią podbudować ludzi na duchu. I oni nam naprawdę dali dużo takiego ducha, powera i no, nie ma o czym mówić, nie? I to, myślę, że oni wiedzą, jeżeli obejrzą ten film, to będą wiedzieli, o kim ja mówię, ale mówię o wszystkich. Generalnie tak. Bardzo fajni i sympatyczni ludzie, już nawet w szpitalu, jak Julka się tylko urodziła, to już się przewijali fizjoterapeuci. U nas też. Tak, już mieliśmy od nich naprawdę bardzo duży zastrzyk energii, nadziei w ogóle. Myślę, i też motywacji do działania, tak. Nie? No bo oni naprawdę potrafili porozmawiać z tymi rodzicami, którzy naprawdę na początku nie wiedzą, co się dzieje, to oni potrafią naprawdę z tymi ludźmi rozmawiać. I to bardzo im dziękuję za to, bo odwalaliście zawsze i odwalacie cały czas do kawał dobrej roboty. Przypinam się. Słuchajcie, ja się też przypinam do was wszystkich i też wszyscy wiedzą, bardzo, o kogo bardzo chodzi. Ważni ludzie. Słuchajcie, no do, przepraszam, to już nie do was. Słuchaj, teraz tak, zaczęliście rehabilitację. Wojton? Tak, Wojton i Bobatami. Na początku Bobaty, później jeszcze dochodzi Wojta. Natomiast my zaczęliśmy rehabilitację, tak jak zaczęliśmy, tak musieliśmy za chwilę przerwać, bo okazało się, że Julka ma dysfunkcję zestawki. Okay. W zasadzie to drenu, który jest założony. Niestety tak się dzieje, że jak się wprowadza ciało obce do tej komory, to czasami różnie to wszystko bywa. I ten dren opierał się o ściankę wewnątrz komory i niestety przytknął się. I zamiast ten płyn spływać, odpływać nadmiar płynu, to znowu niestety doszło do tego, że robiło się wodogłowie. I Julka musiała znowu trafić... chyba w półtorej miesiąca miała wtedy, czy 2 miesiące życia, już nie pamiętam dokładnie. I w 2 miesiącu swojego życia musiała trafić na ponowną operację wymiany drenu. I efekt jest taki, że jeżeli ktoś widział kiedyś człowieka z obrzękiem mózgu, to w momencie tak dysfunkcji jakiejkolwiek z części tego układu zastawki komorowo-trzewnowej, to właśnie są objawy obrzęku mózgu. I to na to trzeba zwracać uwagę i trzeba być gotowym w każdej chwili, że wtedy no, trzeba z dzieckiem trafić do szpitala. Dysfunkcja zastawki objawia się w określony sposób. Jeżeli się zaczną objawy takie, które rozpoznacie, że dziecko wymiotuje, ma kłopoty z utrzymywaniem kontaktu, traci świadomość, traci przytomność. Na przykład u Julii było to zauważalne, że pociera oczy, że bardzo ją bolą oczy. W tym czasie nie ma oczywiście żadnej gorączki, temperatury. To takie objawy, specyficzne objawy, nietypowe, świadczą, właśnie w zasadzie to typowe dla tej sytuacji, świadczą o tym, że to właśnie jest to. Natomiast jeżeli dziecko jest przeziębione, ma temperaturę, ma kaszel, katar, to jeżeli chcecie, idziecie do lekarza rodzinnego normalnie, żeby leczyć ten kaszel, katar, czy tam jakąś inną chorobę, natomiast niekoniecznie od razu jedziecie do szpitala z myślą o tym, że to jest zastawka. Tak. Okej, okay, dobrze. Żyjemy generalnie na luzie, ale trzeba być przygotowanym. Jak dziś lecimy samolotem, to trzeba pamiętać o tym, że może się zdarzyć dysfunkcja zastawki na drugim końcu świata i trzeba będzie szybciutko wtedy wrócić. Niekoniecznie w terminie lotu, tylko trzeba będzie wrócić wcześniej. Na to po prostu trzeba być przygotowanym. Ale nie ma co panikować. Dobra. Ile takich dysfunkcji zastawki Ula już miała? Bo wiem, że jedno. Okay. Jeszcze raz później pojechaliśmy, bo myśleliśmy, że jest dysfunkcja zastawki, ale okazało się to
rotawirus. Aha, no właśnie, bo pamiętam, że jakiegoś swego czasu kiedyś tam właśnie pani rehabilitantka mówiła, że ale okej, okay, dobra. Tak, bo zaczęło się też od wymiotów, ale pojawiła się temperatura, gorączka i to był inny zupełnie, już wtedy inne objawy wchodziły w grę, nie? Dobrze. Trochę... Oczywiście każde dziecko będzie indywidualnie przechodziło swoje objawy i trzeba po prostu się tego nauczyć. Trzeba się nauczyć, że każde dziecko jest inny, każdy przypadek, nawet jak jest ten sam, to i tak jest inny. Tak. Krzysiek, odejdźmy troszkę od tematu Julii, skupmy się teraz na Tobie, jako tacie. Dlaczego Ty przejąłeś pieczę nad Julką? Już odpowiem. To nie jest tak, że ja przejąłem pieczę nad Julką, tylko oboje z żoną się zajmujemy po równi, tak powiem. I tak to po prostu musiało być zorganizowane z uwagi na to, że jeżeli jest dziecko z niepełnosprawnością, które wymaga rehabilitacji, jakichś dodatkowych zabiegów czy dodatkowej opieki, to niestety jeden z tych rodziców musi mieć trochę więcej czasu i często jest tak, że nie może sobie pozwalać na pracę zawodową. Mhm. Trzeba po prostu takie karty rozdał los i trzeba się do tego dostosować, trzeba wykombinować. I w naszym przypadku było to jasne. Można powiedzieć tak, że ona miała trochę lepszą pracę niż ja. Rozumiem, no właśnie o to mi chodzi. Tak, życiowy temat. Trzeba wybrać, po prostu trzeba z dwójką usiąść, porozmawiać i zastanowić się, jak to zrobić akurat. I tak wyszło. Dobra. Zwyczaj rozmawiam z mamami rzadko. Oboje mamy tyle, na pewno tyle samo serca mamy dla Julii. To, jest to pewne... nie wątpię. Tak. Ja zadałam to pytanie specjalnie, ponieważ wiem, że z jakich powodów, ale chciałam, żeby nasi widzowie się dowiedzieli. Zazwyczaj rozmawiam z mamami i pytam się kobiet, czyli właśnie nas mam, o przeżycia, o obawy. A teraz powiedz mi, jak to wygląda z punktu widzenia taty, bo jedyny tata, z jakim rozmawiałam z niepełnosprawnością, to jest mój mąż, a jakby to nie, ja wiem, co on czuje. A powiedz mi, co ty czułeś jako mężczyzna, kiedy tak wam życie trochę figli napłatało? Ja czułem, w zasadzie rozmawialiśmy z żoną na ten temat i oboje czuliśmy to samo, że musimy tą sprawę ogarnąć, musimy się wziąć, sprężyć do roboty, wziąć i przede wszystkim nie możemy się fiksować myślami, że o Jezus, koniec już teraz, nie wiemy co zrobić i tak dalej. Nie, trzeba mieć otwartą głowę, jest dużo możliwości teraz, ale przede wszystkim trzeba mieć otwartą głowę na całą tą sprawę, która zaistniała. I nie można brnąć, że o Boże, teraz już jest koniec, ja już nie dam sobie rady, ale trzeba przede wszystkim otworzyć się na tą sprawę, bo to życie dla nas jest zupełnie normalne, bo ja takie życie mam i tak los zadecydował i tu nic się nie zmieni. Dla mnie to jest normalne, że Julkę trzeba cewnikować. To jest ciężkie to wszystko jest, że ona na przykład nie chodzi, nie porusza się jak rówieśnicy, ale my w naszym domu wiemy, że to tak po prostu wygląda i jedyne co trzeba zrobić, to trzeba przygotować się do tego, że w taki sposób będziemy po prostu żyli i im szybciej człowiek przestanie z tym walczyć, tym ma więcej wtedy siły na to, żeby zrobić coś w tym kierunku, żeby było jak najlepiej chyba. To tak. Tak mi się wydaje. Przede wszystkim zawsze rozmawialiśmy w ten sposób, żeby zawsze mieć otwartą głowę na całą sprawę, nie? Żeby się nie blokować w żaden sposób, nie zamartwiać się nad tym wszystkim. Nie? Czy twoje relacje z żoną się zmieniły po tym, co się wydarzyło? Czy nie, no to takie same relacje. No, takie same. Czyli do boju i... Tak, no, do przodu. Nie? No to dobra. Nie można się lękać. No nie, a powiedz mi, Jula teraz chodzi do przedszkola. Tak. Ja ją widuję, słuchajcie. Tak. Ja ją słyszę bardziej niż widzę. Jak idzie, to zawsze coś Jula mówi, bo jest bardzo wygadana i tam gdzieś czasami się udawać w nią w konwersację, jest super dziewczyną. Dlaczego w ogóle? Przedszkole, jak to wygląda ten nasz dzień przedszkolny? Powiedz nam trochę, co? Może. Już wam powiem. Generalnie na początku, jak Julia leżała na OJOM-ie, to pani fizjoterapeutka jedna, która tam przychodziła, powiedziała nam, że nie martwcie się, zobaczycie, że ona wyrośnie na gadułę. I jak Julia skończyła 2 lata i troszeczkę, to zaczęła bardzo dużo mówić i teraz mówi bardzo, bardzo dużo. I ona, że tak powiem, jak idziemy do sklepu, to wszyscy w tym sklepie wiedzą, że jest Julka. Jest bardzo naprawdę towarzyska i bardzo dużo mówi i tak dalej. Natomiast ponieważ
dlaczego ona ma mieć inne życie niż inne dzieci, stwierdziliśmy, że będziemy starali się ją wychowywać tak, jakby było, tak jak, żeby ona miała styczność ze światem, jak największą styczność, żeby nie było jak najmniej przeszkód, żebyśmy my nie byli dla niej jakąkolwiek przeszkodą, że tak, tak powiem, żeby mogła się rozwijać. I stwierdziliśmy, że jeżeli jest taka możliwość, w ośrodku rehabilitacji, do którego uczęszczamy, piętro wyżej otworzono grupę żłobkową. No, niesamowita sprawa, ale stwierdziliśmy, że skoro jest taka możliwość i dogadaliśmy się ze wszystkimi, udało się, że Julka zaczęła do tej grupy żłobkowej uczęszczać. I kontakt z dziećmi spowodował to, że ona się bardzo mocno rozwinęła. Im więcej dzieci mają kontakt, tak jak dzieci lubią w ogóle dzieci, im więcej, tym bardziej dziecko z niepełnosprawnością jakąkolwiek. Jeżeli ono ma kontakt z innymi dziećmi, to naprawdę rozwija się niesamowicie. No i wtedy Julia już się zupełnie rozgadała i zaczęła opowiadać i w ogóle jest mega gadułą. I to naprawdę wpłynęło pozytywnie, bo nie ma co ukrywać, jeżeli w domu skonstruujecie dom na potrzeby niepełnosprawności, to dziecko nie będzie znało innego życia. Natomiast tam spotyka się z rówieśnikami swoimi i próbuje z tymi rówieśnikami nawiązać normalne relacje, normalny kontakt. Na razie nie spotkaliśmy się z żadnymi przykrymi sprawami odrzucenia, ale teraz te dzieci, w żłobku w zasadzie nie ma różnicy, bo wszystkie dzieci raczkują, Julia też raczkowała, także nie ma czegoś takiego jak problem z poruszaniem się. Natomiast teraz Julka poszła do przedszkola i wszystkie dzieci już chodzą w przedszkolu. Część dzieci już nie jest pieluchowanych, a w zasadzie to wszystkie nie są pieluchowane, Julka niestety jest. I to są już i przede wszystkim dzieci chodzą, Julka nie chodzi. To są pewne te rzeczy, które zaczynają wszyscy zauważać. Tak, i generalnie jest to dla rodziców też no przykra sprawa, bo jak one idą na ten plac zabaw, czy nawet jak my z Julką idziemy na plac zabaw i ona chce się bawić z innymi dziećmi, a ma pewne bariery, to jest to przykre, ale no po to jesteśmy, żeby to jakoś umożliwić, żeby to było no jak najbardziej normalne. Tak. Powiedziałeś, skonstruowaliśmy dom. Przypomniało mi się, że ty też coś skonstruowałeś w Jaruli. Tak. Powiedz o tym, proszę. Już mówię. Jak Julka skończyła rok i troszeczkę, to zauważyliśmy, tak jak zresztą każde dziecko, że ma potrzebę poruszania się, mobilności po prostu. No i oczywiście zaczęliśmy szukać wózków aktywnych. Wózek aktywny to jest inaczej wózek inwalidzki, tylko to się fachowo mówi na to wózek aktywny. I szukaliśmy takiego wózka aktywnego dla małego dziecka. Takiego maciubciego. Tak, maciubciego, bo wyobraźcie sobie półtorejroczne dziecko, które jeszcze jest malutkie naprawdę, bo dzieci z rozszczepem z reguły są troszeczkę drobniejsze. I stwierdziliśmy, że są takie wózki świetnie, tylko one kosztowały ogromne pieniądze i stwierdziliśmy, że skonstruujemy taki wózek sami. No i zamówiliśmy tylko jakieś tam części z internetu. Podejrzeliśmy oczywiście taki pomysł, bo on gdzieś był w Stanach Zjednoczonych zrealizowany i sami zrealizowaliśmy taki projekt z żoną na balkonie, skonstruowaliśmy taki wózio i generalnie on do tej pory służy Julce, ale teraz już z niego wyrosła, już ma wózek dla starszych dzieci. Ale też kupiliśmy używkę. Super. Ja postaram się, żebyśmy wrzucili to zdjęcie Julii na tym wózku, bo to ja... Zrobiliśmy też instrukcję obsługi, przepraszam, instrukcję budowania takiego wózka. I naprawdę w bardzo łatwy sposób i bardzo tanio dla takiego dzieciaka można skonstruować wózek. I powiem wam tak, wyobraźcie sobie jedną rzecz. Byliśmy w Poznaniu w szpitalu, Julka miała mieć operowane stopy końsko-szpotawe. I byliśmy tam 10 dni. I wyobraźcie sobie, że wszystkie dzieci biegają po korytarzu i się bawią, natomiast Julia, która nie chodzi, czy dziecko, które nie chodzi, jaką ona ma szansę z rówieśnikami, że tak powiem, się bawić? W zasadzie to żadnej. I taki wózek jest jedynym rozwiązaniem. I Julia wtedy, ten wózek nam w ogóle uratował, no, przesadzę, tak. Ale generalnie ten wózek się spisał świetnie i dzięki temu Julia mogła z dziećmi normalnie na korytarzu się bawić, grała w piłkę, nie wiem, jeździła po salach do koleżanek, do kolegów i naprawdę było super, super świetnie. I dlatego jeżeli macie dziecko, które przez schorzenia, które ma, nie chodzi, to zobaczcie, czy
czy przypadkiem umożliwienie mu takiego poruszania się, czy to nie jest dobry pomysł, bo w naszym przypadku ukazał się to strzał w dziesiątkę, nie? I ona jak dostała ten wózek większy tego smyka, bo ten mały nazywamy Bumbo, ten większy nazywa się smyk, ona w zasadzie przysiadła się i zaczęła super jeździć, a w tym smyku ona już jest, że tak powiem, dostosowana do stolików wysokościowo, potrafi sobie do umywalki jechać, umyć ręce, potrafi sobie papier wziąć z nawijaka, żeby osuszyć ręce, ona jest mega zadowolona, już nie mówiąc jak jedziemy do sklepu, to jest dziecko, które wtedy musi wszystkie alejki zwiedzić, no tym bardziej, że w sklepie siedzi super, bo są gładkie powierzchnie, tak, nie? I dużo miejsca. Tak jest, i dużo miejsca. Ja mam wrażenie, Krzysiek, że ty, mówiąc o tym wózku dla Julki, chcesz powiedzieć rodzicom to, żeby się po pierwsze nie bali dziecko posadzić na wózek, a po drugie, żeby nie traktowali tego jak rzecz uwłaczającą, bo powiedzieli, że Julia jest przeszczęśliwa, że jest mobilna. Tak. I trzeba sobie czasami powiedzieć, może jest mi to łatwo mówić, bo Stanisław teraz próbuje się w jakiś sposób przemieszczać i nawet mu to dobrze idzie, ale trzeba sobie czasami powiedzieć, że jest tak i tak, inaczej nie będzie, i róbmy wszystko, żeby to dziecko było szczęśliwe. Słuchajcie, to jest oczywiście każda sytuacja jest inna, ale w naszym przypadku ja tylko mogę powiedzieć jedno. Odegrało to bardzo ważną rolę i Julia była dużo szczęśliwsza, mogąc poruszać się, niż by miała być u rodziców na rękach noszona albo w jakikolwiek inny sposób jeszcze się... Są miejsca, gdzie po prostu bardzo ciężko dziecku się poruszać. Chociażby chodnik niechodzącemu, trzyletniemu. Chodnik, poczekalnia, w przychodni, no tak, czy no gdziekolwiek. Nie będzie cały czas naruczkować. Tak, bo te dzieci normalnie w domu pełzają, ale dom to dom. Natomiast gdzieś na zewnątrz no, nie ma takiej możliwości. Więc one mają ogromną potrzebę tego poruszania się i jeżeli my postąpiliśmy w ten sposób i nie żałujemy, że tak zrobiliśmy właśnie. Jakich w ogóle macie specjalistów, lekarzy? Oj, masa, ja wiem, ale jeżeli możesz, to nam wymień chociaż... To jest opieka wielospecjalistyczna i to jest tak, chirurg, neurolog, urolog, nefrolog, ortopeda, neurochirurg, gastroenterolog. No i lekarz rodzinny i oczywiście lekarz rehabilitacji i cały zespół fizjoterapeutów, który dba o Julię. Jakie macie w ogóle dalsze plany z Julką? To znaczy, nie wiem, jakieś turnusy, jak to sobie dalej wyobrażacie? Czy jakby idziecie tym tokiem przedszkole i tam ma zajęcia, czy jeszcze coś tam dokładacie, jak to wygląda? Bardzo dużo wyjeżdżamy z Julią i od samego początku, jak dało się wyjeżdżać, to wyjeżdżaliśmy bardzo wiele i to gdzieś nam pokazuje, że daje przede wszystkim nam też rodzicom energię do tego, że można. To jest właśnie... Bardzo dużo ludzi pyta się na przykład na forum takim internetowym jesteśmy, gdzie do grupy należą rodzice, których dzieci mają podobne kłopoty, albo osoby dorosłe, czy też młodzież, która jest tak samo, taką samą jednostkę chorobową ma. I generalnie padają czasami pytania, co się dzieje na przykład jak się wyjeżdża z zastawką, leci się samolotem. Mogę powiedzieć wam jedno, nie ma żadnego, jeżeli chodzi o Julkę, nigdy nie było żadnego kłopotu i nawet cewnikowanie, tak nauczyliśmy się wykonywać ten zabieg, że potrafimy go wykonać wszędzie, w drodze, zatrzymujemy się w samochodzie, gdzieś tam w górach, na jakiejś polance rozkładamy kocyk, nie ma żadnego kłopotu, tylko trzeba się przygotować do tego i naprawdę można śmiało jeździć. To powiem tak, że jak się Krzysiu urodził, czyli nasz synek, który teraz ma roczek, to on nam dał tak popalić, że on jest dzieckiem zdrowym, ale on nam tak dał popalić, że z nim nie mogliśmy jeździć, bo on ciągle ryczał, naprawdę, ciągle płakał. Mimo takich przygód z Julką zdecydowaliście się na kolejne dziecko. Tak. Czemu by miało być inaczej? Nie wiem, ale mnie aż żołądek przywykręca. Oczywiście druga ciąża to jest ogromny stres, bo się przeżywa strasznie i dopóty dziecko już nie jest, nie urodzi się, to całą ciążę się, że tak powiem, daje, jakby się wzięło takiego głębokiego nura i się wytrzymało powietrze w płucach i się po prostu czeka. I robi się wtedy wszystkie badania, bo się robi kariotypy i tak dalej, gdzie zawsze wychodzą jakiekolwiek możliwości, czy możliwość powikłania, zawsze jest jakiś procent.
czy jakiejś ciężkiej choroby i człowiek się tym strasznie ora. I mówię, ta druga ciąża była tak, jakbyśmy zanurkowali w jej powietrze i czekaliśmy po prostu tak cierpliwie. Rozumiem, bo ja na samą myśl o drugiej ciąży to właśnie miała tego nura, więc chyba jeszcze nie. Dwójka dzieci w domu jest świetnie, bo Julia z Krzysiem się bawią super. Zresztą tak samo jak Lena do nas przyjeżdża, to dzieciaki się wspólnie bawią i naprawdę to jest świetna sprawa. I tam jest moc po prostu. No. Czyli Julka ma dwójkę rodzeństwa. Tak, Lenę, która ma 9 lat, a Krzysiek maluczek. Wy wiedzieliście w 8 miesiącu ciąży. Ja nie jestem chyba w ogóle do tego gotowa z tego względu, że nie wiedziałam całą ciążę. Dowiedziałam się dopiero po porodzie, więc to też jest inna sytuacja. I dla mnie wyobrażenie, że 9 miesięcy chodzi z niewiadomą aż do porodu, to nie jest na to moje nerwy. I nie jest na to, co wiem, co wiesz. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jak ja myślę na ten temat. Tak się stało, tak się wydarzyło. My też nie wiedzieliśmy przez większość części ciąży, w zasadzie się przy końcówce dowiedzieliśmy. Ale tak było, tak się wydarzyło i tak po prostu zostaliśmy postawieni przed taką sytuacją. I tak los zdecydował. Nie mam słów na to wszystko. Natomiast ja nie mam do nikogo pretensji, że tak było. Po prostu tak miało być. I tyle, nie? I mam wrażenie, że im więcej bym się z tym szarpał, tym gorzej dla Julii. To rykoszetem by się jej odbiło. Tak, właśnie. Myślę. No to jest bardzo mądre. Już nie cofnie się w żaden sposób kijem rzeki. Czy ona się pyta? Dlaczego? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze się nie boisz. Jeszcze się nie pyta, pewnie, że się boję. Ja też się boję. Ale generalnie my jesteśmy otwarci na wszelkiego typu rozmowy i mam nadzieję, że sobie też z tym poradzimy. Natomiast w dzisiejszych czasach, jeżeli chcecie, to możecie skorzystać z opinii innych rodziców, którzy już mają te pytania tak, ze sobą. Tak, jest tyle możliwości w internecie, że... Mało tego, jeżeli chcecie, możecie wyciągnąć rękę do psychologa, który wam powie jako profesjonalista, bo lepiej posłuchać kogoś, kto się na tym zna i doradzi, nim samemu coś macie kombinować i nie wiecie, co mówić, a najgorzej już to nic nie mówić, nie? To jest wtedy kłopot. Ale jeszcze Julka nie pyta. A rówieśnicy? Tak. W przedszkolu obserwuję, jak w ogóle tak, jak wjeżdżamy do jakiegoś miejsca publicznego, powiedzmy do sklepu, to wszyscy mówią tak, ojej, jaki fajny wózek, jaka fajna dziewczynka na wózku, nie? No super. Dokładnie super. No ale fajnie, no spoko. No. Okej. Fajnie było, jakby tego wózka nie było, nie? No, ale jest jak jest. Natomiast w przedszkolu zaobserwowałem, jak dzieci przechodzą przez korytarz i na początku, szczególnie jak Julia trafiła do nowej grupy, to wszyscy mówili, zobacz, ona jeździ na wózku inwalidzkim, zobacz, ale fajny ten wózek, ale bo fajnie, i tam chcą ją pchać na ten wózku i tak dalej. I muszą te dzieci zrozumieć, że nie wolno tej osoby pchać na ten wózku, bo Julia zresztą strasznie się awanturuje, jak ktoś tam ją próbuje gdzieś tam przepychać. No tak. Jak sobie tego nie życzy, to tak jakby ktoś się zaprecy pcha, bo dokładnie. Nie chce, no to... I generalnie dzieci są bardzo ciekawe, na przykład jak Julka jest w toalecie też cernikowana. To się odbywa na przewijaku i oni widzą, że jest jakiś drenik, cewnik i tak dalej. I oni się pytają, to ja po prostu to tłumaczę, że niestety ten pędzel nie działa prawidłowo i trzeba Julkę zacytować. Ja się zgodzę z tym, Krzysiek, są ciekawe, ale nie odraża ich to, ja w ogóle mnie nie zauważyłam. Dorosłego potrafi sam zabieg cewnikowania odstraszyć, natomiast dzieci, patrząc na dzieci mojej siostry, które siedzą i bardzo są ciekawe w ogóle, chcą patrzeć, chcą towarzyszyć, chcą Staszka zabawiać, w ogóle nie ma żadnego problemu. A mój siostrzeniec w ogóle jeszcze nie mówi cernik, tylko cernik, więc jak idziemy robić cernik, to idziemy robić cernik całą rodziną. Tak. Więc no tak jest, dzieci są ciekawe i też dobrze im to tłumaczyć, a nie po prostu gasić. Na pewno dużo gorszy efekt byłoby w ten sposób, gdybyście mieli zacernikować i byście mówili, proszę wszyscy wyjść. Nie? Tak. To nie o to chodzi, bo wtedy robicie z tego tajemnicę. Natomiast tak jest i koniec. I to jest życie naszych dzieci, to jest dla naszych dzieci normalne i trudno. No i czy komuś się podoba, to nie, to tak będzie. Krzysiek, czy ty masz jakieś rady, nie dla rodziców, ale dla tatusiów, którzy nagle są w takim miejscu, jakim są? Przede wszystkim nie lękajcie się. To są słowa ponadczasowe i one tu dobrze zadziałają.
trzeba po prostu wziąć pewne rzeczy na klatę i no inaczej nie będzie. No jest jak jest, koniec. Tak mówię, powtarzam to, ale to jest dobre, to mi w głowie po prostu tkwiło, że tak los rozdał karty i trzeba sobie po prostu z tą talią poradzić i jakoś to wszystko rozegrać. Najprościej byłoby nie zrobić nic i się załamać, nie? Ale czy nie po to są problemy, żeby się z nimi mierzyć, bo przecież jak mamy inne kłopoty, to staramy się z nimi zmierzyć. Natomiast to, żeby się mierzyć właśnie z tym, nie? Że i jeżeli w tym życiu te inne problemy was tak bardzo nie nękają, bo wiadomo, że w życiu jest milion różnych innych problemów, które są, to naprawdę skupić się, ale nie fanatycznie się skupić, tylko skupić się na tym, co mogę zrobić, żeby było lepiej, nie? Żeby żyć, przede wszystkim mieć otwartą głowę na to wszystko, rozmawiać, jeżeli macie jakiekolwiek, a jeżeli macie spory z tym kłopot, to nie bójcie się, tylko sięgnijcie po pomoc specjalisty. Każda rodzina może być objęta poradnią pedagogiczną, psychologiczną, jeżeli się zgłosi. Tak. To też jest ważne, żeby się do takiego miejsca, słuchajcie, zgłosić, bo to nie tylko jest psycholog dla nas, to jest też logopeda dla dziecka, psycholog dla dziecka, integracja sensoryczna dla dziecka oraz różne inne formy rehabilitacji, takie jakie dziecko potrzebuje, więc to jest też kolejne miejsce, gdzie należy pójść z takim dzieckiem. Ja powiem wam tak, jeżeli rzeczywiście, czy mamy, czy tatusiowie poczujecie, że nie potraficie sobie z tym poradzić, warto pogadać ze specjalistą. My akurat takiej pomocy nie potrzebowaliśmy, ale trafiliśmy i tak w końcu do pani psychologa, bo musieliśmy wyrobić godziny z WWR-ów. Tam, jak czyli we wczesnego wspomagania. Tak, rozwoju i musieliśmy na takich zajęciach się pojawić. I zupełnie o czymś innym gadamy niż akurat o tej sytuacji, bo naprawdę to są fajni ludzie, którzy potrafią wiele rzeczy doradzić, niekoniecznie związanych akurat z tematem głównym, o którym mówimy. No ja też tutaj właśnie powiem tak od siebie trochę, że warto czasami iść i się po prostu tego nie bać, słuchajcie, nie wstydzić, bo to jest nasze życie i to jest życie i takie rzeczy są normalne i jeżeli czujemy potrzebę, to właśnie lepiej to przegadać. Nie zamykać się. Nie zamykać się. A zresztą, słuchajcie, no środowiska dzieci z niepełnosprawnościami są inni rodzice, są rodzice bardziej doświadczeni, są rodzice, którzy potrzebują jakiejś drogi i ja myślę, że też warto w ogóle w takich środowiskach uczestniczyć. Nie? No my jesteśmy na przykład takim środowiskiem, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym też mają swoje środowisko. I tak się to życie toczy. Zawsze na koniec pytam się mojego rozmówcy, co życzysz innym rodzicom, którzy są na początku swojej pięknej, ale trudnej drogi. Życzę wam przede wszystkim tego, żebyście mieli otwarte głowy na sytuację całą, żebyście nie myśleli, że to jest koniec świata, żebyście trafili na przychylnych wam ludzi, którzy was trochę w takich trudnych sytuacjach tchną was nadzieję. Tak jak w naszym przypadku byli to fizjoterapeuci, no mówię, oni odwali kawał dobrej roboty, na początku zaczęli z nami pracować, a później zaczęli pracować dopiero z dzieckiem. Wiadomo, że cała medycyna to jest nigdy nie do końca odgadniona sprawa, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby wszystko potoczyło się najlepiej, ale tak jak w naszym przypadku, na przykład Julia trafiała na wszelkie możliwe komplikacje, albo to z gojeniem rany, albo z czymś innym, to nigdy nie było tak, jak powinno być, to wtedy wam życzę, żebyście mieli nadzieję po prostu i cierpliwie wykonywali pracę, którą wtedy trzeba wykonać. I żebyście zawsze myśleli o tym, że trzeba po prostu zrealizować pewien plan, żeby to szło w dobrym kierunku, nie? Bo najgorzej się zatrzymać wtedy, najgorzej powiedzieć nie dam rady, to znaczy, że człowiek się poddaje, nie? A pamiętajcie, że to nie dam rady będziecie musieli powiedzieć swojemu dziecku za jakiś czas, że nie daliście rady, a myślę, że tego by nikt nie chciał, więc trzeba po prostu się spiąć do tego dzieciaka i iść do przodu, walczyć jak tylko się potrafi. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że tak na dobrą sprawę w tej całej sytuacji bohaterką jest Julia. Dla nas. Ona, dla mnie i dla Oli, to Julia jest bohaterką w tym wszystkim, bo to ona ma utrudniony start i wszystkie, jak się idzie z dzieckiem niepełnosprawnym, który nie chodzi na spacer i ona porusza się na wózku, to dla niej każdy krawężnik jest problemem i ona sobie jakoś z tym radzi. I to jest piękne w tym wszystkim. My jej tylko musimy trochę pomóc w tym wszystkim, więc nie tragizujmy aż tak bardziej. Po prostu my mamy zadanie wspomagać to dziecko i
I tylko to. Bo czasami nam się wydaje, że to dla dziecka jest w ogóle coś strasznego, a się okazuje, że to dziecko się świetnie odnajduje i sobie radzi. I pamiętajcie, żeby nie robić wszystkiego za dziecko, bo to dziecko chce samo to zrobić. Ja na przykład u Julii obserwujemy, że ona sama chce na przykład, nie? Ona jest tak nauczona, że ona chce sama coś robić. Od prostych czynności, czy nawet wsadzać pranie do pralki, nie? Podjeżdża sobie tym smykiem i przekłada sobie, czy wyciąga później to pranie. Często super. Trzeba prać jeszcze raz, ale jest jak jest, nie? I właśnie to w tym wszystkim, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Poza tym ma mega kochającą rodzinę i będziemy zawsze jej po prostu kibicować. Super, to ja tego wam życzę. Tego, żeby to tak szło jak idzie, bo idzie doskonale. Staramy się. Życzę wam dużo miłości, dużo siły i dużo śmiechu Julii i reszty dzieciaków. A, my wam również. Dzięki. Korzystając jeszcze z okazji, chcieliśmy bardzo podziękować całemu personelowi medycznemu, który się zajmował Julką i się cały czas nią zajmuje. Wszystkim fizjoterapeutom, którzy wkładają ciężką pracę w Julkę. Panią opiekunką ze żłobka i z przedszkola. Wszystkim osobom życzliwym i naszej rodzinie i naszym znajomym, że nas wspieraliście i za nas wspieracie. Bardzo, bardzo dziękuję. I rada dla wszystkich. Głowa do góry. Słucham. Samochód. No jechał samochód. Idziemy do domu, co? Tak. Okej.